Prezentowałem już niedawno jedną partię mistrza świata Aleksandra Alechina. Myślę, że warto raz jeszcze zobaczyć, w jaki sposób ten niekwestionowany wielki mistrz ataku i jeden z najlepiej atakujących zawodników w całej historii gry w szachy potrafił pokonywać swoich słabszych od siebie przeciwników. Oto partia, którą Alechin zagrał w 1931 roku przeciwko Vesicowi. Rozgrywana jest partia francuska. I po ruchu, w trzecim ruchu skoczek C3, czarne wybrały motyw koniec B4. Teraz białe mają kilka możliwości. Główny wariant to posunięcie pionkiem na E5. Możliwe jest także wybicie na D3, bądź też wybór tego posunięcia, które zagrał Aleksander Alechin, czyli goniec na D3. Gdyby białe zagrały, jak to się często dzieje, po posunięciu E5, w dalszej kolejności również A3, wtedy decydują się czarne na pobicie na C3, no ale dopiero wtedy. A tymczasem Vasil zdecydował się zagrać to już w tym momencie, chociaż nie było wcale takiej konieczności. No i właśnie, goniec bije pionka. No ale co to oznacza? Że jednak już tutaj czarne straciły tempo, ponieważ wykonały aż dwa posunięcia tym gońcem, a w dodatku nie dość, że wykonały nim dwa posunięcia, to już go na szachownicy nie mają, ponieważ ten goniec pobił skoczka. No ale o ile to jeszcze nie było może jakimś takim wielkim błędem, o tyle teraz widzimy ewidentną stratę czasu, no i dowód na to, że Alechin grał tę partię z przeciwnikiem niżej notowanym na symultanie, czego dowodem jest ruch H6. Bez wątpienia wielka strata tempa. Należało po prostu rozwijać swoje figury, a tymczasem czarne tracą ruch na posunięcie wykonany pionkiem. A jako, że wcześniej pobiły na C3, to białe odbiły pionkiem z B2 na C3 i otworzyła się przekątna A3, C1. Momentalnie Alechin to wykorzystuje i gra swoim gońcem na pole A3, dzięki czemu widzimy, ten goniec patrzy na pole F8. No a skoro tak, to nie będą już miały takiego łatwego zadania czarne, jeśli chodzi o zrobienie krótkiej roszady. Skoczek B na D7. Tutaj widzimy, chyba chodzi o przygotowanie ruchu C5 i zneutralizowania siły działania tego gońca, no ale to też jeszcze nie jest wszystko wcale takie proste. No a białe grają prosto do przodu. Hetman na E2, no i widzimy, jest groźba. Jeżeli teraz czarne by zagrały jakieś kolejne pasywne posunięcie w rodzaju A6 czy B6, no to po prostu pionek E4 bije na D5 i okazuje się, że z uwagi na związanie nie można odbić na polu D5. W tej sytuacji zdecydowały się czarne same pobić na E4. Goniec bije na E4 i skoczek G na F6. No, w założeniu dobrze. Rozwijamy kolejną figurę, a przy okazji atakujemy gońca na E4. Alechin chciał zachować tego gońca, bo powiedział, że pozycja jest otwarta, czarny król nie zdało zrobić ruszady. Lepiej w takiej sytuacji zachować parę gońców, zatem zagrał gońcem na D3. No a teraz czarne uznały, no zaraz, ten goniec tutaj na C8 jest złą figurą, słabą, nic w tej chwili nie robi, trzeba go jakoś rozwinąć. Skoro nie ma możliwości teraz rozwinięcia go gdzieś tutaj na przekątnej C8, H3, no to dlaczego by go nie postawić na polu B7, gdzie ładnie działałoby na długiej przekątnej. Tak właśnie pomyślał grający czarnymi Vasic i zagrał na B6. No ale to, jak się okazuje, był błąd. W jaki sposób wykorzystał ten błąd Aleksander Alechin? Oto jest pytanie, spróbuj na nie odpowiedzieć. Alechin zauważył tutaj kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że czarny król pozostał w centrum szachownicy, że nie zdołał zrobić roszady, że ten król nie ma w tej chwili żadnej możliwości ruchu, ponieważ wszystkie czarne pola są atakowane przez gońca białych na polu A3. I przy okazji też zauważył, że skoczek na polu D7 też tutaj nie dość, że utrudnia królowi czarnych odejście jakieś, bo zajmuje pole D7, to jeszcze sprawia, że goniec C8 nie ma w tej chwili pod ochroną pola E6. Dodatkowo, jeśli dodamy to, że jest goniec na D3, który działa na przekątnej B1-H7, to wszystko sprawiło, że Alechin bez problemu dostrzegł kombinację matową mat w dwóch posunięciach. Hetman bije na E6. Szach. Nie ma król żadnego odejścia. Gdyby zagrać hetmanem na E7, to po prostu ten hetman zostanie pobity z matem, a jeżeli
zostanie pobity hetman białych pionkiem z pola f7 na e6, to działa drugi goniec na polu g6, matuje. Zatem w ten sposób błyskawicznie Alechin pokonał swojego przeciwnika.